przypadku i jak w przypadku wszystkich innych osób znanych dochodzi taki kolejny czynnik, to że jeszcze są media i trzeba wypracować sobie jakiś system, ile pokazać prywatności, a ile nie. Jaki system pani wypracowała? Widzi pan, kiedy osoba publiczna pokazuje cokolwiek ze swojego życia prywatnego, natychmiast słyszy zarzut, że o, wybebesza całą siebie, całą swoją prywatność, czyli osoby publiczne prywatności mieć nie mogą. Ale kiedy miliony ludzi na całym świecie, na swoich kontach w mediach społecznościowych... Chce się podzielić szczęściem. Tak, cieszą się momentami szczęścia, cieszą się, nie wiem, rocznicą ślubu, narodzinami dziecka, ślubem, kiedy cieszą się, nie wiem, kolacją w jakimś pięknym miejscu, wakacjami, no to wtedy już można. Więc zazwyczaj te osoby, które opowiadają o swojej prywatności, nie pozwalają osobom publicznym też tą prywatnością się dzielić. No i my oczywiście nakładamy jakąś autocenzurę, bo też nie chcemy, żeby publicznie było to nasze życie. Też w głowie pewnie rodzą się różne konsekwencje i to pewnie najrozmaitsze, bo różnie to by. No jasne, bo oprócz tego, że udziela się wywiadu i jest to, co powiedzieliśmy, no to później bywa, że ten wywiad jest rozczłonkowany, rozebrany na czynniki pierwsze, jakiś nieistotny wątek podchwycony i osiąga rozmiary, których nie było w naszej intencji. Dlatego ja zawsze odsyłam do czytania pełnych wywiadów, ponieważ one są całością, a wyimek z wywiadu jest pozbawiony kontekstu i być może zaczyna znaczyć coś zupełnie innego, niż autor miał na myśli. W takim razie my zachęcamy do obejrzenia całego naszego wywiadu, nie wyimków z niego. Wszystkiego dobrego życzę, dalszej sesji, bo wiem, że prace trwają i chyba jesteśmy w połowie. Tak, ja oczywiście też zapraszam do obejrzenia wywiadu w całości, ale też do przeczytania go w magazynie Viva. Wszystkiego dobrego, dziękuję. Dziękuję.